Siemano, z tej strony Prawu, znajdujemy się w Galerii Ezo na turnieju Ezo Kupat. Razem ze mną jest ekipa Vexed Gaming i Minis grający jako stand-in. Cześć. Siemka. Witam serdecznie. Siema wszystkim. Okej. Słuchajcie, może taki początek. Co sądzicie ogólnie o tym lanie? Teraz wygraliście z Imperial Dragons 2-1, o dziwo. Generalnie jeśli chodzi o sam LAN, to na początku wchodziły jakieś underdogi, Alsen przegrało, gdzie stawiam, że no, Alsen będzie grało z wami w finale, na Alsen 4. miejsce, także tam podkładki wjechały na ich konto, także jak generalnie oceniacie cały LAN pod względem wyników i warunków do grania? Ogółem poziom graczy jest bardzo wysoki, miło to mnie zaskoczyło, jeszcze mamy przed sobą finał, gdzie musimy odrobić wczorajszy meczyk i zrewanżować się, bo przegraliśmy z drużyną USSR 2-1, ale zobaczymy teraz finał. Czyli team Sanego, zgadza się? Dokładnie tak. Okej, to może teraz do Minisa. Jak oceniasz swoją formę na tym lanie? Na tym turnieju niezbyt dobrze. Nie wiem, od czego to zależy, ale nie błyszczę, nie błyszczę. Tu kolega błyszczy. Ja też nie błyszczę, monitory są najgorsze. Nie mów tak, są dobre. Nie, są najgorsze. Nie mów tak, bo pewnie będziesz się chciał wygrać. No chcę wygrać, żeby je sprzedać, ale są najgorsze. Okej. No dobra, słuchajcie, to od razu może przeskoczymy sobie na kolejny temat. Top 3 w Polsce CS-a. Jak uplasowalibyście się? Chodzi mi tutaj o Vexed, gdzie widzicie, nie wiem, lunch gaming. Nie wiem, teraz Minis, pykasz sobie WSC, często cię widzę, nie wiem, czy ty jesteś oficjalnie WSC, czy jesteście na, nie wiem, na quickshotach, sobie pogracie, czy... Jestem wszędzie, gdzie mnie tylko zapytają, żebym grał. Top 3, Virtus Pro, Vexed i ESC. Ja oczywiście żartuję, trzecie miejsce dałbym dla lunch, aczkolwiek no, nie błyszczę ostatnią formą, nie wiem, od czego to zależy, no ale co zrobić. Takie top 3 bym uplasował. Dobra, jak w waszym przypadku, chłopaki? Ja mogę się odnieść do tego, co powiedział przed chwilą Jacek, że nie wie, co jest ich powodem. Moim powodem jest to, co wcześniej było, czyli każdy chce być gwiazdą i to jest główny problem tej drużyny. Okej, a jak to widzi Gruby? Ja podpisuję się pod tym, co Jacek powiedział, ale niestety nie mogę stwierdzić, co jest powodem formy CSGO Lunch, bo nie miałem okazji z chłopakami grać, także za bardzo nie mogę się wypowiedzieć. Okej, to może skoczmy sobie jeszcze na... formę tutaj dwóch zawodników. Jeszcze grubego sobie screenów nie robiłem, ale sprawdziłem sobie na HLTV formę Jacka i Karola. Także biorąc pod uwagę wasze wyniki na lanach, tutaj mam akurat screeny Minisa, to szczerze mówiąc, no jest tutaj jakaś tendencja wzrostowa. Początek, jeszcze tutaj mam jakieś wyniki z ESC, czy z GF Gaming, czy z początków G2, to tam jakoś nie wychodziło ci. Wydaje mi się, że po dołączeniu do G2 strasznie zjechałem z formą. Może też dlatego, że bardziej przykładałem się do dowodzenia, ale no, moja forma znacznie spadła, a nie wiem, od czego było to zależne, no ale... Każdy może to przyznać i widział, jak grałem w ostatnim czasie w G2. Okej, to może teraz u Karola zobaczmy, jak to wygląda. U ciebie jest tak, raz jest spoko, raz jest trochę gorzej, raz jest znowu spoko, taka strasznie niestabilna forma. Ale jeśli chodzi o ten turniej, to jak na razie masz tam staty 1-0-1, także na plusie się utrzymujesz. Sprawdzałem... Sprawdzałem jeszcze wyniki twoje na, między innymi na ostatnim majorze, to tam niezbyt dobrze to wyglądało, a z kolei na kwalifikacjach do majora naprawdę tam dosyć dobrze się popisałeś. Jak ogólnie czujesz się teraz jako gracz? Czy czujesz, że wchodzi ci masz dzień, czy jednak ciężko jest czasem trafić? Widziałem, że no, tak mi się wydaje, poprawiłeś się strasznie z AWP, bo kiedyś pamiętam, jak jeszcze w ESC próbowałeś tą AWP grać, to nie zawsze wychodziło. Dokładnie. Nie, ogółem teraz przyjąłem awkę w naszej drużynie i nie mogę się doczekać najbliższego lana, który najprawdopodobniej będzie może za 2 miesiące już w styczniu w Niemczech albo we Francji, bo gramy kwalifikacje i jesteśmy naprawdę blisko, żeby się dostać tam. I po prostu teraz jako w nowej roli czuję się bardzo dobrze. Moje wyniki ostatnie 2-3 tygodnie są naprawdę imponujące, więc zobaczymy, co to będzie w najbliższym czasie. Okej. sprawdzam, czy się nagrywa wszystko. Jeśli chodzi o jeszcze wasze wyniki i taka perspektywa decyzji podjętych w przeszłości, czyli słuchaj, no Rallen, jak oceniasz, czy gdybyś mógł się cofnąć do czasów, kiedy jeszcze grałeś G2, podjąłbyś tą samą decyzję? Czyli nie wiem, czy sam zakończyłeś współpracę z chłopakami, czy zostałeś wyrzucony, ale czy zrobiłbyś tak samo, czyli dołączenie do eBattle, czyli teraz Vexed i no mimo wszystko powiedzmy sobie szczerze, masz już 3 majory odwiedzone. Co prawda nie udało się wyjść na żaden z nich z grupy, ale mimo wszystko są to 3 majory, także na pewno zdecydowanie lepiej jak aktualnie CS:GO Lunch, które swoją przygodę zakończyło na DreamHack Winter, tak? Dokładnie. Ciężko tu powiedzieć, mianowicie... No nie wiem, co mam powiedzieć. Czy jesteś zadowolony z tego, że dołączyłeś do Vexed i grasz? Ja trafiłem akurat bardzo dobrze, że trafiłem do chłopaków, dogadujemy się bardzo dobrze. Teraz na tą chwilę nic nie żałuję tego, że tamtych decyzji podjętych wcześniej, więc moim zdaniem ja wyszedłem na tym najlepiej. A dostać się na majora, tak jak mówiłeś, to jest naprawdę coś wielkiego, bo to jest najlepsza 16 z całego świata, więc jest ciężko, żeby się tam dostać. Niedługo będziemy mieli prawdopodobnie kwalifikacje, może akurat znów nam się coś tam uda. Okej, jak to u ciebie, Jacek, wygląda? Te twoje decyzje, wzloty i upadki, jak to oceniasz? Czy mógłbyś, gdybyś mógł się cofnąć w czasie, to zrobiłbyś coś inaczej? Czy mimo wszystko teraz takie pykanie, czyli wolny strzelec, to ci odpowiada? Czy raczej wolałbyś znaleźć taki team, a raczej albo dołączyć do któregoś teamu, przykładowo z tego top 3, które tam sobie złączyłeś, czy lepiej zostać przy tym, co jest teraz? Wiadomo, że lepiej jest mieć stabilny zespół. Na pewno mniej pisałbym na Facebooku. Żadna z decyzji podjętych w moim byłym klanie nie była to moja decyzja, tylko chłopaków. To oni mi 2 razy wyrzucili. Moim zdaniem najgorsza decyzja była zmiana składu, którym byliśmy na majorze, czyli Mauza i Rallena. Tak? Później, w sensie na początku mnie wyrzucili, później wyrzucili Rallena i to była chyba najgorsza decyzja, nie dlatego, że Michu jest słaby czy coś w tym stylu, tylko to popsuło, nie wiem, atmosferę w drużynie, coś co dzięki czemu wygrywaliśmy i tak naprawdę nie mieliśmy słabych wyników, bo polecieliśmy do Kopenhagi, gdzie przegraliśmy tylko z Virtus i z Copenhagen Wolves, które miało naprawdę dobrą formę i to po tym lanie zaczęły się zmiany, nie wiem dlaczego, nie była to moja decyzja na pewno i wydaje mi się, że to wszystko popsuło. Gdybyśmy grali starym składem z Rallenem i z Mauzem, wydaje mi się, że moglibyśmy być naprawdę wysoko. Rip. Okej, no to przechodzimy do następnego pytania. Są plany, aby powstało coś takiego jak LCS, tak jak są w LoLu, czyli jeden turniej, który ogranicza drużyny właśnie do grania tylko tego turnieju. Co o tym sądzicie? Czy to jest fajny pomysł, żeby powiedzmy, nie wiem, było top 8 i te top 8 może grać tylko w tym turnieju, czyli coś jak, nie wiem, major, tylko strasznie rozbudowany i tylko no wiadomo, jeśli byście grali w tym turnieju, w tej lidze, to moglibyście tylko tam grać, nie możecie jeździć na jakieś małe lany miksami. Jak wy to oceniacie? Czy to jest fajne takie ograniczenie drużyn, czy które mimo wszystko dostawałoby sporo hajsu zagranie w takich turniejach, czy jednak lepiej, żeby była taka forma, czyli majory raz na jakiś czas z trochę mniejszą pulą? To wszystko zależy, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Tu na przykład by dużą szansę miały drużyny, które nie są na przykład top 8 i by mogły jeździć na te większe lany, i by nie spotkały na przykład w grupie drużyn takich jak Fnatic, TSM, Envy, Virtus. To było po prostu dla nich łatwiejsze, żeby zdobyć jakieś pieniądze na dalszy rozwój i w ogóle. A względem tego, żeby zamknąć te top 8, to jest może coś nowego, ale mi się wydaje, że to nie było tak widowiskowe jak jest teraz, ponieważ bardziej mi chodzi tutaj o grę, ponieważ tutaj możemy zauważyć, że na przykład jakiś underdog zbije Fnatic albo coś takiego i to jest naprawdę interesujące dla ludzi, dla społeczności. Okej, a jak ty, Jacek? Coś takiego widzisz? Ja uzasadnienia nie mam, ale mi się na pewno nie podoba taki pomysł. Nie chciałbym czegoś takiego. Czyli jak ogólnie oceniacie majory, bo wszyscy narzekają, no słuchajcie, CS wyszedł w 2012 roku, a pula w majorach się dalej nie zmieniła, dalej jest to te 250 000. Czy to jest spoko? Znaczy, spoko. Czy jest to waszym zdaniem normalne, że no to wszystko leci, teraz był major w Dotę, tam było bodajże do wygrania, nie wiem, 3 miliony. dolarów czy tam euro, także naprawdę, czy tutaj popatrzcie, mi poprawia, że nawet 5. No a w CS-ie dalej stoimy w miejscu, 250 tysięcy, co prawda tych majorów jest kilka w roku, ale mimo wszystko to jest tylko 250 tysięcy. No nie oszukujmy się, że pieniądze nie są w nagrodach, tylko w naklejkach. No i co? Ja się nie wypowiadam, Jacek. No, jadąc na turniej nie liczy się o nagrodach, tylko o zarobku z naklejek. Nie mówię, że tylko o zarobku, no ale... No tak, sami wiemy, dużo jest jakichś tam obliczeń, że z tych naklejek naprawdę jest 9 milionów chyba? 9 milionów było na, łącznie z pulą nagród i z naklejkami. 1 milion to tylko nagrody, czyli 8 milionów jest na naklejki. Czyli co, mimo tego, że ta pula stoi cały czas w miejscu, to myślę, że chyba gracze nie muszą narzekać, szczególnie ci z top 8, którzy cały czas mają zagwarantowane miejsce na następnym majorze. Myślę, że ci z top 16 też nie muszą. Ja się nie wypowiadam. Okej. A jak ty, Rallen? Ja też się nie wypowiadam. Dobra, no to Vex się nie wypowiada. Dobra, co nam tutaj jeszcze zostało? Generalnie poziom CSGO, poziom sceny, nie chodzi mi o polską, a o światową. Były turnieje w Dubaju, teraz jest turniej aktualnie Intel Extreme Masters w Ameryce. Będzie... MLG dostało możliwość hostowania majoru też w Ameryce, majora w Ameryce. Jak wy to widzicie, jak obstawiacie, że będzie wyglądał najbliższy rok dla CSGO? Widać, że to cały czas się rozwija. To nie jest tak, że są stałe turnieje. Cały czas jest jakiś nowy turniej. Tu jakaś pula 200 tysięcy od bodajże jakiegoś nowego turnieju. To się cały czas rozwija i myślę, że kolejny rok jeszcze czymś nas zaskoczy na pewno. Okej, a co do przyszłości... Vexed Gaming, jakie plany właśnie na przyszłość, jakie lany mówiły, nie wiem, czy to ty mówiłeś, o Red Dot, tak? O tym turnieju, czy coś jeszcze? Jakieś wyjazdy? Acer Predator być może, jeżeli wygramy swoje spotkania. Potem mamy jeszcze Ligę Game Show, w której jest 200 tysięcy dolarów. Będzie Liga Counterpit, będzie sporo tego. Naprawdę nowy rok będzie owocny dla graczy, ponieważ początek roku zapowiada się bardzo dobrze. Okej, no to w takim razie ja Vexed życzę utrzymania formy, a może nawet i wzrostu, a minisowi znalezienia jakiegoś stałego teamu i utrzymania formy, bo w sumie spoko. Aż musisz wkleić do wywiadu moje statystyki. Screena na pewno, screena wkleimy, tak więc dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia. Nice Gruby. No,